Znów jesteśmy o krok bliżej budowy drogi Racibórz-Pszczyna. Przed samym końcem roku magistrat otrzymał dobrą wiadomość od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Już jest ostateczna decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla projektu regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna. Decyzja środowiskowa dotyczy całego odcinka projektowanej drogi o długości 25 km, ale w pierwszej kolejności będzie realizowany raciborski 8-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Rudniku do ulicy Piaskowej. Jest to decyzja niezwykle ważna, dlatego że ona jest niezbędna po to, żeby otrzymać takie super pozwolenie w budowie, które nazywa się ZRID-em, czyli zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. To super pozwolenie niejako obejmuje dwa obszary. Z jednej strony pozwala na budowanie drogi, a z drugiej strony na wyznaczenie lokalizacji właśnie i przebiegu tej drogi. Dlatego to jest niezwykle ważne, dlatego że bez tej decyzji nie da się zrobić właśnie tego ZRID-u, a bez ZRID-u nie da się uruchomić procedury, która pozwala na wyłonienie wykonawcy, a później już na rozpoczęcie fizyczne budowy. Pierwszy 8-kilometrowy odcinek, będący 1/3 całej drogi, ma upłynnić ruch w mieście, co jest niezbędne szczególnie w godzinach szczytu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku zostanie wyłoniony wykonawca. Cała inwestycja będzie kosztować województwo śląskie, dlatego że jest to inwestycja województwa śląskiego. Około 200 milionów złotych, z tego dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego wynosi aż 150 milionów. To jest największe dofinansowanie w tej perspektywie unijnej. I dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni również województwu śląskiemu za to, że tak łaskawym okiem popatrzyło na subregion zachodni, zwłaszcza na ziemię raciborską. Docelowo cała droga Racibórz-Pszczyna ma połączyć Racibórz z Rybnikiem oraz autostradą A1 w Żorach. 10-kilometrowy odcinek buduje już Rybnik, który otrzymał prawie 290 milionów dofinansowania. Na pozostałe odcinki łączące powiat raciborski z wodzisławskim jeszcze poczekamy.